Witam serdecznie z tej strony Zajder, a to jest kolejna odsłona Vape Haven. Dzisiaj wrzucimy sobie na ruszt coś, czego jeszcze nie testowałem. Miał być Chilled Face, aczkolwiek odwiedziłem Etym i wpadło mi w rączki Momo. Momo Aroma. Brzmi ciekawie, chociaż to jest akurat prawdopodobnie najdroższy longfill, jaki miałem do tej pory do testowania. Tu jest 13 ml. No. Smak mandarynka. Lodowa mandarynka, więc zapowiada się fenomenalnie. Ja sobie wezmę tylko otwieracz i lecimy z programu. Dobra. Otwieracz jest. Standardowo testowanko na... O, proszę. Poszło. Standardowo testowanko na Perkusie GT 1.4 od WOPO. Zapach mandarynka, ale delikatnie chemiczna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wykorzystam to. 4 szoty po 10 ml 0 plus 1 18, więc to powinno dać, z tego co mi powiedział pan ze sklepu, trójeczkę. No dobra, działamy. Co ciekawe, w Edymie nie można było kupić bazy 0 tej większej, to ona jest chyba 60 ml, tylko trzeba było dziesiąteczkami. Ciekawe. Dobra, po kolei zaczynamy. Zalewanko. Dobra, baza 0. O, sprytne. Standardowo nie używamy zębów, stomatolodzy są w cenie. Trzeba zapamiętać. Cenna rada. Okay. Jak się nie mylę, to nie są solanki. Tak, to nie są. To będą zwykłe. No, ten się nie chce otworzyć. Co to jest? A, to jest baza... A, czy nie, to jest 18. Ważne, że jak otwieramy już nawet zębami, żeby uważać, żeby się nie zakrztusić korkiem. Jeszcze tego nam brakuje do szczęścia. Dobra, 18. No i dalej lecimy z zeróweczkami, 3 zerówki jeszcze. No ten kosztował, z tego co pamiętam, chyba około 40 zł, więc jest bardzo drogi longfill. Ciekawe, czy będzie fart swojej ceny. Dobra, jeszcze jeden został. No trochę zabawy jestem. No dobra. Kociołek Panoramixa przygotowany. Eliksir skręcony. Zaraz będziemy działali. Oczywiście standardowo przypominam. Wstrząsamy, nie mieszamy. Nie, żartuję oczywiście. Dobrze, trzeba wstrząsnąć. Dociskamy, żeby się nic nie uroniło. Od serca. W szczególności za pierwszym razem.
No. Okej, okay. Pykło. Oczywiście oczyściłem zbiornik w gorącą wodą, nie wrzątkiem, żeby zabić smak poprzedniego rumfilu. Ładnie chłonie. Najgorsze jest zawsze pierwsze zalanie. Trzeba uważać, żeby nie przelać. Dobra. A żeby zbiorniczek był pełny. No oczywiście przypominam, standardowo staramy się względnie utrzymywać pełny zbiornik, żeby nie palić na oparach, bo to oczywiście dobija grzałkę. No dobra. Chwileczkę tylko poczekamy, to nie jest nowa grzałka, więc nie musimy czekać 10 minut. Aczkolwiek ona chwilę stała sucha, więc... O, i to widać nawet po niej, z tego powodu, że zmniejsza się ilość premiksu. Znaczy longfilu, no dokładnie. Kilka pierwszych zaciągnięć będzie takich testowych, po to, żeby jeszcze zdusić resztkę poprzedniego smaku. To on gazowany jest, dziwnie syczy. Dobra, zaczynam wyczuwać mandarynkę. Dobrze, pierwsze odczucie. Na pewno jest to słodki smak. Spodziewałem się po mandarynce, że będzie kwaskowata. Czuć chłodzik. Ten ice jest bardzo dominujący. Mandarynka jest przyjemna, jednak nie jest intensywna. Kilka głębokich wdechów. Co mogę powiedzieć? Chłód pozostaje w ustach, to jest duży plus.
Smak mandarynki również. Słodkawa. Aczkolwiek delikatną nutkę chemii czuć na końcu. Jest to przyjemny smak. Momo, nazwa fajna. Szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś innego. Za 40 zł to by się wydawało, że to będzie bardzo intensywny smak. Made in UK. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to myśl właśnie o tej cenie, że to nie jest cena tak naprawdę adekwatna do smaku. Nie jest to zły Longfield, wprost przeciwnie, powiedziałbym, że jest bardzo dobry, aczkolwiek wydaje mi się, że taki Fantos jest znacznie lepszym smakiem. Fajny, ten smak jest fenomenalny, ale nie tego bym się spodziewał po mandarynce. Nie, widocznie ten chemiczny smak to mi się wydawał, bo nie czuję tego już teraz. Może to przy dłuższym wejpowaniu. On znika kompletnie, albo jest tylko chwilowy. Przez chwilę myślałem, że to mogło być pozostałość poprzedniego premiksu, ale nie, bo tamte nie miały chemicznego posmaku, więc nawet gdyby się przegryzły, to nie powinno wydzielać smaku takiego. Za małe wymieszanie? W początku nie, raczej wątpię. No dobrze, czyli tak, smak wypełniający jamę ustną plus, wyrazisty chłodzik pozostający w ustach plus, mandarynka mogłaby być intensywniejsza, jest słodka, to jest plus, ale nie jest przesłodzona, więc nie jest jak się cukrem nawalona, więc tu bym powiedział taki plus minus. Czy jest warty swojej ceny? Nie do końca, powiem szczerze. Spokojnie mógłby być, powiedzmy, z dyszkę taniej. I wtedy tak, wtedy jak najbardziej polecił, powiedział, że to jest po prostu petarda. Istne sztosiwo. Fajne. Na pewno to będzie przyjemny vaping. Aczkolwiek bym się zastanowił, co do ceny. Bo to wiadomo, jeszcze dochodzą szoty zerowe, dochodzi nikotyna, więc już wychodzi całkiem pokaźna sumka. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, ten vaping, też pytanie, kto ile vapuje. Spoko. Jest ok, jest naprawdę ok. Jeżeli kogoś stać na droższe premiksy, jak najbardziej. Jeżeli nie, może sobie odpuścić z tym sumieniem. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że w trochę niższej cenie można mieć Longfield z podobnym smakiem. Więc zachęcam do lajkowania, subskrybowania, oczywiście wspierania kanału. Link jest w opisie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Elo!